Siemanko, witam w kolejnym odcinku w 2015. Dzisiaj temat dieta paleo. Kolejny modny slogan w dzisiejszych czasach. Kolejny system żywieniowy. Zaraz rozłożymy go na czynniki pierwsze. Dieta paleo, jak sama nazwa wskazuje, odwołuje się do paleolitu, okresu w dziejach Ziemi, gdy człowiek stawiał swoje pierwsze kroki. Era ta kończy się około 12 tysięcy lat temu zjawiskiem nazywanym rewolucją neolityczną, gdy człowiek przestawił się na bardziej osiadły tryb życia, zajął się uprawą roślin i chowem zwierząt. Wcześniej prowadził bardziej łowiecko-zbieracki tryb życia. I na tym opiera się ta dieta. Chodzi o założenie, że człowiek nie zdążył się przestawić, a raczej jego organizm, układ trawienny i wszystkie inne układy nie zdążyły się przestawić na zmianę trybu życia. Dlatego zwolennicy tej diety nawołują do wrócenia do nawyków oraz do menu, jeśli można w tym okresie tak powiedzieć, człowieka paleolitycznego. Czyli tak, w diecie w paleo odrzucamy przede wszystkim nabiał, wszelkie zboża, rośliny strączkowe, wiadomo, cukier rafinowany, przetworzone oleje i tłuszcze, oczywiście alkohol i kawa, czyli wszystkie te produkty, których z założenia oczywiście tej diety człowiek paleolityczny nie miał dostępu. No więc teraz może zastanówmy się, czy ta dieta jest dla nas, jeśli uprawiamy sport, czy to sylwetkowy, czy to jakikolwiek inny. Zwolennikiem tej diety jest Rob Riches, jeden z lepszych naturalnych kulturystów, czyli już wiadomo, że na tej diecie da się ogarnąć jakiś wynik. Natomiast przyjrzyjmy jej się bliżej. Z jednej strony oczywiście pewne założenia tej diety są bardzo słuszne, bo odrzucamy wszystkie przetworzone produkty, wszystkie konserwanty, oprócz tego bardzo wiele rzeczy, tak naprawdę wszelkie alergeny, najczęściej spotykane w obecnych czasach. Przede wszystkim gluten, bo to dieta bezglutenowa, wiadomo, bo nie ma tu zbóż, oraz nabiał. Kolejnym plusem tej diety jest odrzucenie wielu roślin, których substancje, można powiedzieć, szkodzą naszemu organizmowi w mniejszym lub większym zakresie. Czyli na przykład, nie wiem, nawet zwykła fasola, odrzucenie jej już wyrzuca nam trypsynę. Substancję, której człowiek nie może trawić, która właśnie odpowiada za problemy gastryczne. Tak samo w pszenicy też, oprócz glutenu, jest mnóstwo substancji, które mają ją chronić przed szkodnikami, które również wywołują reakcje alergiczne w naszym organizmie. No cóż, o słuszności odrzucenia alkoholu i na przykład cukru rafinowanego chyba nie muszę tutaj tłumaczyć, rozwodzić się nad tym. Natomiast no przejdźmy do minusów tej diety. Przede wszystkim tak, no rezygnujemy mimo wszystko z wielu dobrych produktów i zdrowych, tak jak już wspominałem, czy a propos glutenu, czy a propos nabiału. Niektórzy ludzie nie mają w ogóle z tym problemu, aby je trawić, co też jest dowodem na ewolucję człowieka w kwestii przyzwyczajania się do pewnych produktów. Robiliśmy tam, podawaliśmy pewne przykłady, że w danych rejonach świata problemy z danymi substancjami, czy to chodzi o gluten, czy laktozę, są różne, w zależności od tego, od jak długa jest tradycja spożywania danego rodzaju pokarmu. Czyli to też świadczy o tym, że nie do końca te założenia diety paleo są słuszne, jednak człowiek w dużej mierze przestawił się na wszystkożerność. Kolejnym argumentem jest to, że rośliny i zwierzęta z diety paleo, z okresu ery paleo, również się zmieniły. Na przykład, nie wiem, migdały dziko rosnące zawierały w tym czasie bardzo wiele trującego cyjanku, podczas gdy teraz dzięki właśnie hodowli
dzięki właśnie odmianom uprawnym ten cyjanek całkowicie wyeliminowano i ten produkt stał się dla nas dostępny. Czyli jak widać, środowisko wokół nas również się zmieniło na tyle, że dieta paleo nie do końca za tym nadąża. Oczywiście to nie znaczy, że ta dieta jest zła. Wymieniłem jej plusy. Bardzo wiele osób na pewno odczuje ulgę po zmianie nawyków właśnie ze względu na, najczęściej ze względu na odrzucenie tych najbardziej powszechnych alergenów. Założenia nie są złe, ale kolejne badania naukowe także dowodzą, że w diecie człowieka paleolitycznego bardzo wiele rzeczy było dostępnych i tak naprawdę na przykład rośliny strączkowe odrzucane w założeniach były dostępne już człowiekowi paleolitycznemu. Sam ten zwrot, samo to sformułowanie też nie jest jasne, bo w tamtym okresie diety ludzi mieszkających w różnych szerokościach geograficznych też mogły się różnić. Dieta paleo podaje nam pewne założenia, których powinniśmy się trzymać. Na przykład tam jest większe spożycie mięsa, czyli przez to i białek i tłuszczy, mniejsze węglowodanów pochodzących z nieskrobiowych, czy nie będących źródłem skrobi, warzyw i owoców. Natomiast bardzo duże zróżnicowanie w tamtym okresie występowało. Na przykład w rejonach Alaski około 99% tak naprawdę spożywanych kalorii pochodziło z mięsa. W rejonach równikowych już to się rozkładało nieco inaczej, na większą korzyść owoców, przede wszystkim owoców, ale także warzyw. Czyli jak widzicie, ciężko udawać, że 12 tysięcy lat nie minęło. Ciężko udawać, że nic się nie stało. Dobra, tyle miałem dla Was. Jakby co, to czekam ciągle na komentarze, pytania. Chciałbym Wam jeszcze przybliżyć parę takich systemów żywieniowych modnych w ostatnim okresie. Spojrzeć na to, czy można coś ciekawego z tego wynieść. Ogólnie wiele projektów przed nami w tym 2015. Między innymi kurs na trenera personalnego, ale to jeszcze o tym info wkrótce. Tak samo wiele nowych cyklów, wideo chciałbym tutaj Wam zaprezentować, żeby ta formuła się rozwijała. Czyli jak zwykle, dzięki wielkie za support, za łapy w górę, za lubię to, za ciepłe słowa. Tyle dla Was na dzisiaj. Pozdro.